Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to 268 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj będzie trochę prywaty. Dlaczego? Dlatego, że dziś, 1 października, mam urodziny. Jakie? 44. A imię jego 44, można by powiedzieć, że to taki dziadowy wiek. Ale jestem z niego bardzo zadowolony. Powiem wam, że to, co udało się osiągnąć w przeciągu ostatniego roku, to dla mnie osobiście wielki sukces i tym odcinkiem chcę sobie sam dać prezent. Tym prezentem jest to, w jaki sposób podcast BSS bez tajemnic się rozwija. Tak, to rok temu, 17 września 2019 roku, pierwsze kroki postawiłem na podcastowej przestrzeni i od tamtej pory zacząłem nawijać. Tak, nawijać o outsourcingu, o nowoczesnych usługach dla biznesu i łącząc przyjemne z pożytecznym, łącząc swoje prywatne, własne zainteresowania z zawodową ścieżką, którą obrałem już w roku 2012. Bo to wtedy, w grudniu, dokładnie 12 grudnia 2012 roku, powstała ProProgressio, organizacja, którą na co dzień mam przyjemność zarządzać. Każdy rok w ewolucji tejże organizacji przynosi zmiany, ale nie tylko na płaszczyźnie samej organizacji, ale też i na płaszczyźnie tego, w jaki sposób ja traktuję sektor nowoczesnych usług dla biznesu oraz outsourcing. No i tym ostatnim moim dzieckiem jest podcast. Czy to ostatnie dziecko, jakie na tej drodze zawodowej się pojawia? No otóż nie, tych dzieci jeszcze jest trochę zaplanowanych, jakkolwiek to śmiesznie mogło teraz albo dziwnie zabrzmieć, ale na tym polega cała działalność w świecie nowoczesnych usług dla biznesu, aby co roku nie zachwycać się tym, co jest, tylko wnosić coś nowego. Właśnie w taki sposób powstawały po kolei chociażby raporty Focus On, chociażby klub ProProgressio, potem w ramach klubu cały cykl BSS Tour, gala Outsourcing Stars czy też BSS Forum. Tych dzieci naprawdę trochę się napłodziło, natomiast to, co jest w tym najpiękniejsze, to te dzieci mają nie jednego, nie dwoje, ale znacznie więcej rodziców. Tak, to dosyć spora grupa osób pracowała przez ostatnie lata nad tym, żeby ProProgressio na dzień dzisiejszy wyglądało tak, jak wygląda. No ale wróćmy do tej prywaty, o której powiedziałem na początku. Lubicie sobie dawać prezenty? Ja lubię. Tak, warto siebie doceniać i warto sobie dawać prezenty. Czasami tym prezentem jest po prostu stanięcie przed lustrem i powiedzenie sobie good job. Tak, wykonałeś dobrą robotę. A czasami zakup jakiegoś małego upominku czy czegoś w tym stylu. Ja wczoraj z okazji urodzin zamówiłem sobie nowy mikrofon. Tak, nowy mikrofon, w związku z czym pewnie w najbliższych dniach będziecie słyszeli nieco różniący się od poprzednich odcinków ton mojego głosu. Nie wiem, czy on będzie lepszy, czy gorszy, zobaczymy. Mikrofon zupełnie inny, mikser zupełnie inny, więc aż sam jestem ciekaw, jakie to przyniesie efekty. Dlaczego go kupiłem? Przecież ten, który do tej pory używałem, był całkiem niezły. No i nadal go będę używał, ale zdradzę wam tutaj kolejną tajemnicę. Jaką? A mianowicie to, że podcast zazwyczaj nagrywam we wczesnych godzinach rannych w moim domu, kiedy jeszcze wszyscy domownicy śpią, ja o 5 rano siadam przed mikrofonem i wybieram dla was temat, który w danym dniu będę wam prezentował. No ale czasami zdarza się tak, że nie zdążę nagrać go w domu i muszę robić to w pracy. Tak na przykład jest dziś, więc ci z was, którzy oglądają, a nie tylko słuchają ten podcast, oglądają na YouTubie, to zobaczą, że za moimi plecami w tej chwili stoi ścianka reklamowa ProProgressio, no a ja muszę korzystać z jakiegoś sprzętu typu mikrofon, słuchawki i tym podobne instrumenty. No i oczywiście dzisiaj przywiozłem jeszcze swój stary sprzęt, ale ten nowy, który kupiłem, właśnie zostanie zainstalowany w miejscu pracy, więc nie będę musiał go przenosić pomiędzy domem a firmą. No dobra, to tyle z tego takiego dosyć chaotycznego, refleksyjnego i prywatnego gadania. Na koniec dla was pewna wskazówka. Widzę, że od rana, dokładnie od 5.12, pojawiają się na moim LinkedInie różne życzenia urodzinowe, za które wam bardzo gorąco dziękuję, bo jak widać, jestem tutaj wyświetlany na wielu stronach, wielu bardzo, bardzo ważnych dla mnie osób i bardzo miło widzieć, że takie życzenia z waszej strony płyną. Gdybyście chcieli pomyśleć o tym, jaki prezent mi sprawić, to powiem wam o dwóch.
Jeden, ten związany z podcastem. Ten podcast rozwija się codziennie i codziennie ma już tak całkiem niezłą pulę wyświetleń, ale być może chcecie i wy go sobie na co dzień posłuchać, więc tym prezentem będzie dodanie sobie stałej subskrypcji na obojętnie której platformie podcastowej go słuchacie, albo na YouTubie, jeżeli wolicie wersję wideo. A drugim prezentem będzie to, że możecie wesprzeć rozwój Pro Progressio swoimi firmami. To tutaj mam ogromną przyjemność wspierać już wraz z całym zespołem Pro Progressio na co dzień blisko setkę firm. Czy to są firmy typu call center, centra usług wspólnych, kancelarie prawne, agencje HR, agencje nieruchomości, deweloperzy, firmy, które zajmują się fitoutem i wyposażeniem wnętrz, czy też firmy doradcze. Tak, to jest grupa firm, z którymi na co dzień zmieniamy oblicze świata outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu. A po co to wszystko? Po to, żeby rozwijać przedsiębiorczość w Polsce i w Europie. A myślę, że to nam całkiem nieźle wychodzi. Więc jeżeli chcecie, aby wasze firmy zrobiły mi jakiś prezent na najbliższy rok, to zapraszam was do dołączenia do klubu Pro Progressio, społeczności, która jest bardzo wyjątkowa, dysponuje niesamowitymi narzędziami, a przede wszystkim networkingiem i super relacjami między sobą. To tyle na dziś. Życzę wam udanego dnia, a sobie życzę po prostu wszystkiego najlepszego. Na razie, cześć!